Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam o paczce niespodziance od Morelenet, którą otrzymałem w prezencie po wrzuceniu odcinka o składaniu komputera z części, które zamówiliśmy właśnie na Morelach. Ale jak pewnie wiecie, tamten odcinek nagrywałem, gdy jeszcze Morele miało stare logo. Obecnie Morele mają nowe logo i by ten odcinek wyglądał poprawnie, postanowiłem, że poszukam nowego logo Morele, które będzie w krzywych. No i właśnie takie znalazłem na Wikipedii, gdyż w paczce dla mediów jeszcze przez długi czas były stare loga. W programie 3D dodałem sześcian, który przeskalowałem do wielkości mojego stołu drukarcy, po czym zaimportowałem krzywe logo SVG i powiększyłem. Następnie dodałem kolejny sześcian, który powiększyłem do wielkości lampki i uczyniłem go niewidocznym. Teraz zduplikowałem prostopadłościan i zeskalowałem go na przednią płaską ściankę lampki i przyciągłem jego geometrię do właściwego miejsca. Następnie zduplikowałem go jeszcze dwa razy, tworząc tylnią ściankę i środkową część obudowy. Teraz narzędziem bevel dodałem na kantach zaokrąglenia, tak aby lampka była taka sama jak te oryginalne lampki od Morel. Na tych lampkach mamy umieszczone nowe logo, które w miarę równo ustawiłem tak, aby wyglądało tak samo jak na oryginalnych lampkach. Następnie wyekstrudowałem kształt logo i liter, po czym przekonwertorowałem krzywe na zwykłą powierzchnię. Teraz mogłem obrócić lampkę i postawić ją pionowo. Po zduplikowaniu geometrii lampki mogłem przystąpić do wykonywania otworu wewnątrz obudowy, który wykonałem za pomocą modyfikatora Boolean, który wyciął otwór na wylot. Jest to lampka świecąca, a więc przydałoby się wyprowadzić jakoś przewody zasilające LEDy w środku. I tu postanowiłem, że wykonam otwór, który pozwoli na bezproblemowe powieszenie lub położenie lampki na stole. W tylnej ściance postanowiłem, że umieszczę też tabliczkę znamionową, która będzie wydrukowana osobno. Dlatego też wykonałem otwór w tylnej ściance za pomocą geometrii zmniejszonej tylnej ścianki, za pomocą narzędzia Boolean. I jak tu już jesteśmy, to przy okazji dodałem z innego projektu uchwyty na nakrętki do śrubek, którymi będziemy skręcać tylnią ściankę. Lampkę projektowałem na live i na koniec postanowiłem też od razu dokończyć tabliczkę znamionową z napisami, po czym później przygotowałem model pod render. I na tym w sumie zakończyłem projektowanie lampki. Teraz mogłem przejść do przygotowywania modelu pod druk 3D. I po jego pocięciu zająłem się od razu drukowaniem. Na początku wydrukowałem środkową ramkę lampki, po czym następnie wydrukowałem tylnią ściankę, dodając odpowiednią kratkę, która poprawia wygląd wydruku. Jeśli chodzi o czerwone elementy logo, to tu niestety popełniłem błąd, ustalając okrężną trasę wydruku. Przez to czerwone loga niestety się rozpadły, dlatego wydrukowałem je jeszcze raz z trójkątnym patternem pierwszej warstwy, co nadało ładnie odbijającą się fakturę na powierzchni. Po wydrukowaniu wszystkich elementów przyszedł czas na przycięcie przedniej ścianki z białej pleksy, na którą położyłem resztę obudowy i przykleiłem taśmę malarską do pleksji w koło obudowy, tak abym mógł odrysować kształt lampki do dalszego wycinania. Pleksę najpierw przycisłem ciężkim kawałkiem aluminium, po czym nożykiem do pleksji przyciąłem odpowiedni kawałek, po czym odciąłem pozostały fragment w ten sam sposób. Teraz z pomocą piwnika zamocowanego w imadle zaokrągliłem ostre kanty na rogach pleksji i po wstępnym szlifowaniu przykleiłem pleksę taśmą malarską i zaznaczyłem precyzyjnie, ile jeszcze muszę zeszlifować, aby wszystko było w miarę równe. Po zeszlifowaniu w międzyczasie przykleiłem tabliczkę znamionową za pomocą kleju silikonowego. Gdy już wszystko było równe, przykleiłem finalnie przednią ściankę do obudowy taśmą malarską i od wewnętrznej strony przykleiłem ją za pomocą kleju. Teraz przyszedł czas na szlifowanie czerwonych elementów logo, które po wydrukowaniu z trójkątnym wypełnieniem wyglądały raczej słabo. Dlatego też postanowiłem, że je zmatowię. I takie właśnie zmatowione litery umieściłem na wydrukowanej kartce z logiem i skleiłem taśmą malarską. Gdy już klej wysechł, pozdejmowałem taśmę trzymającą pleksę przy obudowie i na jej powierzchni przymierzyłem logo i możliwie prosto ułożyłem i przykleiłem taśmą litery, tak jak i logo. Teraz delikatnie odkleiłem kawałek taśmy klejącej, tak aby taśma trzymała się z drugiej strony i umieściłem trochę kleju na elementach loga, po czym przycisnąłem logo do pleksy. Tak samo chwilę później zrobiłem z każdą z liter w logo. Po czym jeszcze do lepszego zabezpieczenia zakleiłem litery taśmą. W czasie, gdy zasychał klej, miałem chwilę okazję, by pobawić się programowalnymi LEDami, które w przyszłości będę miał zamiar umieszczać w innych świecących lampkach. Teraz, gdy już klej zasechł, mogłem odkleić taśmy i okazało się, że górne części loga przykleiłem za nisko, co bardzo źle i nieoryginalnie wyglądało. I na ten moment byłem załamany, gdyż już taka pomyłka w najgorszej sytuacji wiązała się z ponownym ucinaniem pleksji i drukowaniem.
Na szczęście klej silikonowy, którego używam, to klej plastyczny, który pod wpływem wody staje się mniej gęsty, a na moją korzyść silikon nie zasechł do końca, co pozwoliło na bezproblemowe odklejenie loga. Na powierzchni plexi niestety pozostał spory ślad kleju, którego za pomocą wody i ściereczki udało się zetrzeć w 100%. Tu warto nadmienić, że ten konkretny klej silikonowy nie pozostawia tłustych śladów jak silikony budowlane i tu z pomocą wody przywróciłem plexę do stanu sprzed klejenia. Silikon pozostał też na elementach logo i literach, które w podobny sposób usunąłem. Na koniec przeszlifowałem jeszcze raz logo. Przejdźmy teraz dalej do wybierania LEDów i postanowiłem, że tutaj też użyję starej taśmy LEDowej, którą miałem. Świeci się ona wystarczająco jasno i nie wydziela za dużo ciepła. Taśma ta już była używana i miała na sobie starą taśmę klejącą, która już nie nadawała się do użycia. I tu z pomocą hotaira podgrzewałem delikatnie klej, po czym delikatnie palcem ścierałem go z taśmy. Do taśmy postanowiłem, że przylutuję gotowy konektor z dwoma przewodami i zabezpieczę miejsce lutowania rurką termookurczliwą. Teraz, by ułatwić sobie przyklejanie taśmy w środku, na początku przykleiłem jej kawałek dwustronnej taśmy i umieściłem taśmę w środku. Po czym dodałem odrobinę kleju i przycisnąłem ją czarną klamerką. Dalej już smarowałem klejem taśmę i przyciskałem ją do wnętrza obudowy lampki i zaciskałem czarnymi klamerkami. Po dojściu do początku przyciąłem taśmę w miejscu cięcia i przykleiłem do obudowy. W niektórych miejscach postanowiłem, że umieszczę dodatkowy klej, by taśma na pewno dobrze się trzymała. Na koniec klejenia pozostało pozakładać klamerki trzymające taśmę i czekać, aż klej zaschnie. Do środka lampki postanowiłem dodać piankę polietylenową, dzięki której nie będzie widać punktów świetlnych z chipów diod oraz która będzie dodatkowo rozpraszać równomiernie światło. W czasie testowania lampki wszystko wyglądało prawidłowo. Tył lampki również się świeci, gdyż zabrakło mi metalowej taśmy lustrzanej, która dodatkowo odbijałaby światło w stronę przodu. Ale mimo jej braku wszystko wyglądało zgodnie z założeniami. Pozostało mi teraz tylko ponownie i równo przykleić logo do przedniej ścianki, co uczyniłem w identyczny sposób jak wcześniej, łącząc litery taśmą i smarując je klejem. Po wyschnięciu mogłem zabezpieczyć nakrętki silikonem, by nie wypadały z otworów i finalnie zdjąć taśmę z przedniej ścianki, a na koniec poskręcać wszystko śrubami. I teraz, gdy już lampka jest gotowa, możemy zaczynać to może intro, bo dawno nie było. Teraz, jak już jest dobre logo, można zaczynać. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu, jak to dawniej kiedyś mówiłem. Dzisiaj oczywiście mamy standardowy nożyk i mamy dzisiaj paczkę niespodziankę z Morelli, która właśnie przyszła dosłownie wczoraj i będziemy ją sobie teraz otwierać. Nie wiem, co jest naprawdę w środku. Nie otwierałem jej naprawdę ani z przodu, ani też od spodu też nie otwierałem jej. Właśnie ją sobie otworzymy. Był tutaj list przewozowy, oczywiście go standardowo wyjąłem, rozcinając go i wyjąłem. Paczka jest, jak widzę, fajnie opakowana taśmą ekologiczną, która się, mam nadzieję, kiedyś rozłoży i wiem, że barwi bardzo ręce. Jak się mokrą ręką dotknie, to farba troszeczkę schodzi z tej taśmy. No ale mniejsza. Jest sobie paczka, otworzymy sobie teraz tą paczkę. Nie otwierałem, naprawdę nie wiem, co jest w środku. I to nie jest tak, że coś zamawiałem i teraz na siłę to opłałem. To jest po prostu paczka niespodzianka, więc nawet nie wiem, czego się mogę w środku spodziewać. Jedynie po dźwięku słyszałem, że coś tam szumi w środku. Aha, już widzę, że będzie ciekawie, będzie trzeba się posprzątać. Później. Dobra, sprawdźmy, co w środku. O, coś tam się pojawia. Jej, Morele, mamy kopertę ekologiczną z jakimiś karteczkami. Cześć z tej strony, Morele. Cieszymy się, że podzieliłeś się z nami info, jak do ciebie dotrzeć z małą przesyłką. Fajnie, że przy okazji możemy się również poznać. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. U nas ostatnie miesiące to czas wyjątkowych zmian. Po 20 latach zmieniliśmy logo, a świat mógł zobaczyć naszą nową identyfikację wizualną wraz z hasłem zakupy online to pestka. A skąd pomysł na pestkę? Pestka to część Morelli. Nie ma Morelli bez pestki. Pestka to także przysłowiowy symbol łatwiejszego, bezproblemowego działania. A jak my, Morele, chcemy, by tak rozumiana pestka była nieodłącznym elementem naszego sklepu. Proste. No, patrząc na moją lampkę, ja tu widzę... Zobaczycie w kolejnej lampce. Tyle wam powiem, co widzę w tej lampce. Otworzyłeś pudełko i pewnie zastanawiasz się, co to wszystko oznacza. Już wyjaśnimy. Obok kilku słodyczy i tego listu dorzucamy mały zestaw
sadzonką. Mamy mocno kciuki, żeby pestki, które otrzymałeś za jakiś czas, zmieniły się w coś ciekawego. Także dbaj o nie. Będziemy co jakiś czas sprawdzać wiadomości. Może któregoś dnia dasz nam znać, że pierwsze listki już na horyzoncie. Więc pamiętaj dokładnie, aby sprawdzić wnętrze karton, znajdziesz tam informację o usłudze Morele Max, jeśli tylko chcesz z niej skorzystać i przy okazji przekonasz się, że zakupy online to peska, odezwij się do nas. Pozdrawiamy i zbijajmy wirtualne piąteczki. Zespół Morele i oczywiście Kasia, która pisała ten list. No miło mi, bardzo dziękuję. W kartonie mamy jeszcze dużo styropianu. Dziękuję, dziękuję. Dobra, to sobie na razie odłożymy. I co my tutaj mamy? Sadzonkę? W sensie jakieś drzewko? Nie, coś tu się dzieje, coś tu wychodzi. Co my tutaj mamy? Carmelo, czekoladę. To chyba są słodycze? Jakieś tam, coś tam. O, no, dziękuję, dziękuję. Unboxing cukierków. Zakupy online to pestka, no nie wierzę. Rewelacja. I to są morele chyba cukrowe. Wow, fajne. Fajne, to jest fajne zaskoczenie. Specjalnie chciałem to nagrać w starym stylu unboxingu, chociaż już kamery nie dałem idealnie tak z góry. Jest troszeczkę pod kątem, ale jest tu obiektyw 10 mm, który mam nadzieję to w miarę szeroko pokazuje. Już się podglądu nie założyłem sobie. Co jakiś czas poglądam sobie na ekran, czy coś tam widać, czy nie wychodzi poza kadr. Dobra, lecimy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Suszone morele, okej, okay, dobra. W tym kartonie mamy, co my mamy dalej? Jakiś kartonik nieopakowany. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Lubię kartony, które nie są nadrukowane, bo to szkoda farby i tak dalej. Potem też poznać profesjonalny jakby kubek, profesjonalne pakowanie rzeczy. Wow, będzie wow, kubek. Najśmieszniejsze to by było, jakbym jeszcze wyciągnął tutaj z tego kartonu taką świecącą lampkę, jak oni tą oryginalną mają, morele, jak mają oryginalne lampki. Kolejny, moja własna pestka, czyżby tu była sadzonka, ale myk, nasiona, woreczek z nasionami, innymi nasionami, to jest chyba nawóz, tak mi się kojarzy, tak, a grożel. To nie wiem, to muszę się Fluorka zapytać, wpadnijcie do niego na kanał. On pewnie będzie wiedział, co to jest agrożel i germazyt. Też nie wiem, co to jest. Obczajmy, będzie odcinek pewnie o tym. Doniczka, wiaderko. Aka śmieszna. To co to jest? Ziemia, niesamowite. Ziemia, wow. Prawdę mówiąc, bym się nie spodziewał naprawdę czegoś takiego. Dobra, szukamy, czy coś jeszcze. Jest coś jeszcze. Co to jest? Miodowa morela. Miod morelowy. Ale my, dobra, szukamy. Czy coś jeszcze jest? Nie, to już jest chyba wszystko. Będzie sprzątania z tymi piankami. Muszę sobie inny karton wziąć, żeby to tu nasypać. Dobra, mam już karton, jakby nie było. Dobra, to wszystko leci. A jest coś jeszcze, jest. Jest jeszcze karteczka z Morele Max. Usługa, co ta usługa daje? Poznaj Morele Max, maksymalnie korzyść, maksymalna wygoda zakupy pakiet Morele. Max obiecuje aha, w ramach dostępu do tej usługi możesz korzystać z nielimitowanej darmowej dostawy kurierem do punktów odbioru paczkomaty. Łączna wartość twoich zakupów u danego sprzedawcy musi wynieść 39 zł, tam 49 groszy. Brzmi ciekawie, daj znać, jeśli chcesz wypróbować, jak to działa, odezwij się do nas na tam maila lub my odpiszemy ci dostęp na Morele Max na cały rok. Więcej szczegółów, no nic, to chyba tyle. Tak, to już jest wszystko, co tu było. Prawdę mówiąc, to było naprawdę mocno niespodziewane, co tu znalazłem w tym kartonie. To może tak, ten karton już wyeksportujemy sobie. Mamy Morele Max, mamy sadzonkę z wiaderkiem oraz z ziemią, cały gotowy zestaw, więc coś takiego można kupić na morelach, sobie wyhodować, bajeranckie naprawdę. Karta informacyjna z przywitaniem i tak dalej, na dzień dobry. Oczywiście miód, bardzo dobrze, lubię bardzo miód. Mamy kubeczek, rewelacja naprawdę. Mamy suszone morele, mamy jeszcze te czekoladki. Bardzo miło, dziękuję Morele za taki upominek i mogę was jeszcze poinformować, że na tej lampce, która tutaj jest, się nie skończy, jest jeszcze jedna lampka w koncepcji, której się nikt nie spodziewa. A osoby, które już miały okazję widzieć koncept art, no były pod wrażeniem. Więc to jeszcze nie koniec, nie skończymy na tej lampce, ale o tym w przyszłości. Więc myślę, że w tym odcinku w unboxingu będzie to już tyle. Dziękuję jeszcze raz Morele za właśnie tą paczuszkę. Będę też miał jeszcze zamiar u was coś kupić i to przetestować w niedługim czasie. Bliżej, jak będzie troszeczkę cieplej. Mam nadzieję, że wszyscy wytrwali do końca odcinka, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego unboxingu. No i trzymajcie się cieplutko do następnego odcinka. Więc myślę, że będzie to już wszystko w tym odcinku, choć muszę jeszcze powiedzieć, że myślę, że nie jest to ostatnia lampka z logo Morele, którą wykonałem. I myślę, że przekonacie się o tym wkrótce. A póki co dziękuję Morele za niesamowitą niespodziankę. I wam, drodzy widzowie, trzymajcie się cieplutko do następnego odcinka.